Ktoś pytał o daćkę, ktoś pytał o nowe auto. Dużo mu tam, poduszki na miejscu. Poduszki na miejscu, świeża sztuka. No. 19 rok, no. Pięknie. Namiar jest, bo tu się kurde. Kto pytał ci o cytrona jakiegoś? Kto pytał o dacie? To jaką tu stebłoja pytaliście, tak? A to mam taką dacie w RS z tym takim poszerzonym nadkolem. Kurwa, to by się RS6, RS4 wstydziły tych swoich chudych nadkoli. To jest jebnięcie w nadkole, nie tam jakieś RS4, RS6. Słabiaki. Ja nie wiem, komu odzwaniasz, naprawdę. No właśnie. Idziemy dalej, bo automatyczna, duży nawigator, dieselek. Można było. Ale w Passacie B6 to... Jak z kartonu to nie. Benzynka. Sprawdźmy. Co tu się w ogóle dzieje? 16 rok. Obciereczka mała. 1.4 uturbiona. Bez alufelk. Będziemy zapytać majstra, co kosztuje. Idzie? Działa. Tak, stoi, bo on jest drogi, ma niski przebieg. Tej Hondki nie było ostatnio. Naród pytał Hondasy, naród pytał miniasy ładne w panoramce z siedzeniami, z pedałami. Ciekawa historia z tymi pedałami. Automatyczna. Często były ceny u Alika, ale ostatnio Alik ma taki przemian samochodów, że przestaje pisać ceny, bo się mu kartki chyba pokończyły. A miał wszystko na kartkach. O, właśnie, ostatni jakiś przykład. Mały szówka za tysiaka. W 2003 roku 1300 jest napisane, sądzę, że pójdzie taniej. Kartki się Alikowi skończyły, bo przyszedł normalnie boom na kartki. Tego nie było. Z przecierkiem takim. Tu już prajem jechane? Nie. Four Motion, tak? Co ty powiesz? Ciekawa historia. W napędach Golfina w pornoramie. Lampa jest? Lampa taki uj. Koniec lutego, początek marca. Czy początek marca, koniec lutego? 17 koło euro. 5-7 Hemi. Kto to kupi? 5-7 motor. Ten to nie pamiętam już cenę, bo stoi z miesiąc. Ale 3 litry w dieslu. 3 litry w dieslu. Coś koło 13 euro. 7-8 benzyna. 8 tysięcy obrotów. Ktoś pytał ostatnio o benzynę, powiedziałem, że jest niewiele. Rzeczywiście, dopiero dzisiaj druga benzyna. Manual bez nawigatora. Benzyny to ubogie sztuki, bo producent przewidział je do miasta, a w mieście uznał producent, luksus jest w ogóle, ale urwał niepotrzebny. C-Maxy, pozdrawiam Rudę Śląską. Mam nadzieję, że jeździ. Ooo! Jemu zdrowo. Lampa stara, lampa nowa. Co kto lubi? Fordzik. Wyskurzony w automacie. Wyskurzony w auto. Co tu się dzieje z tymi automatami? Się zmieszczę, ale jestem szczupły w talii. Ja pierdziel, tak wąskiego gościa w barach to nie widziałem.
i 30. Jak szukałem, to było niewiele. Nie znalazłem w Lewicki z grzanym siedzeniem. To też bez grzanego siedzenia. Przeważnie 1.4, 1.6 były benzyny. Nie podjąłem walki, bo szukałem za 3 miesiące, albo 4 nawet. A oczywiście też miałem budżet określony, że budżet się mi nie skleił. W tym pieniądze, o którym Wicka marzyło, ja chciałem znaleźć, niestety. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.